6 stycznia przez ulicę Pruszkowa przeszedł Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodziców Na Fali. Impreza zapewniła uczestnikom wiele atrakcji. Ostatnie dwa orszaki były w Komorowie, a przed pandemią byliśmy kilka razy w Pruszkowie i w Nadarzynie. Wracamy do Pruszkowa. Ciężko mi powiedzieć, który raz jesteśmy, ale to takie tradycyjne miejsce, tutaj zawsze byliśmy. W tym roku oprócz koni, oprócz śpiewników, oprócz naklejek, koron, oprócz 5 mansjonów, czyli takich stacji, mamy jeszcze mini zoo pod Pałacykiem Sokoła, jak zawsze ciepłe jedzenie i pączki. Do organizacji wydarzenia włączyli się uczniowie pruszkowskich placówek oświatowych, którzy przygotowali scenki rodzajowe zgodne z tematyką wydarzenia. Mamy 7 takich stacji na trasie Orszaku. Pierwsza tutaj przy Studni Oligoceńskiej, ostatnia pod Pałacykiem Sokoła. Ale również po drodze mamy 5 mansjonów, czyli takich mini stacji, na których uczniowie pruszkowskich szkół odgrywają scenki związane z Orszakiem Trzech Króli. Te szkoły to jest 3, 8, 4, Licea Zana i Kościuszki oraz Liceum Pryzmat z Pruszkowa. O dziwo uczniów zgłosiło się mnóstwo, tak, że oni chcą uczestniczyć w takich zabawach. Nie było z tym żadnego problemu, natomiast bardzo wspierali ich katecheci i księża, więc o tyle było łatwiej. Z okazji Święta Trzech Króli w parafii świętego Kazimierza została wygłoszona piękna homilia, w której usłyszeliśmy również o 4. mniej znanym nam królu. 4. król to taki, który się spóźnił troszeczkę na spotkanie, natomiast w pełni skorzystał z tego, co Pan Jezus mówił, czyli oddał ludziom to, co miał najlepsze. I my dzisiaj możemy jego naśladować, bo ani złota, ani kadzidła i mirry do kościoła dzisiaj nie przynosimy, ale przynosimy nasze dobre uczynki, czyste serce i dlatego właśnie ten 4. król to taki symbol tego wszystkiego. Więc my dzisiaj możemy go jak najbardziej naśladować. Myślę, że są tu ludzie, którzy właśnie to teraz robią. Hej, chłopak, to chyba tutaj. Tutaj? Pamiętasz? Anioł mówił, że znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Jest niemowlę, jest żłób. Czyli to tu. Anioł mówił, że to Mesjasz, Pan, że narodził się nam Zbawiciel w mieście Dawida. Zgadza się. To co teraz robimy? Kłaniamy się i śpiewamy. Królowie jadą wielką gromadą. A skąd? A skąd? Od wschodu słońca. Szukają końca zbawienia. Trzej królowie złożą pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Do szopy nadszedł król Europy Kacper XVI i zapraszamy króla azjatyckiego Melchiora XVI. Brawo! Król Melchior składa w darze kadzidło. I ostatni, ale wcale nie najmniej ważny, król afrykański Baltazar XVI. Brawo, brawo! Przynosi dzieciątku mirrę. Witaj dzieciąt, dziecko, w żłobie. Wyznajemy Boga w tobie. Wyznajemy Boga w tobie. Zimowa aura dodała pochodowi świątecznej magii. Frekwencja była bardzo liczna, przez co pączki i grochówka przygotowana przez strażaków rozeszła się w mgnieniu oka.